Witajcie. Tutaj jest KKF. Niestety jestem chory i kilka kolejnych odcinków będzie z Iwoną. Za utrudnienia przepraszam. Witajcie, tutaj jest KKF i ostatnio skończyliśmy gdzieś tutaj. Od poprzedniego odcinka jedyne co zrobiłem, to pokopałem trochę kobla, jak widzicie. I zaczniemy od czytania najbardziej łapkowanych komentarzy. Jeszcze tylko tutaj naprawiłem generator cobblestone i to w sumie tyle ze zmian. Pierwszy komentarz, który miał najwięcej i łapek w górę pod poprzednim filmikiem, to spuść wodę z wyspy, będziesz mógł poszerzyć wyspę w dół, nie ginąc przy tym i mieć bezpieczny powrót na górę. Powiem Wam szczerze, że to jest coś, co chciałem zrobić już od pewnego czasu. W tym odcinku sobie spuścimy wiaderkiem wodę tutaj na dół, zbuduję tam taką platformę pod tym, dzięki czemu jakbym wypadł z góry, to nie zabiję się oraz będę mógł całego delta, całą ziemię i piasek zebrać. Drugi komentarz, zrób plantację kaktusa na dachu plantacji grzybków. Słyszeliśmy, że lubisz plantację, więc zrobiliśmy plantację w swojej plantacji, żebyś mógł zbierać plantację, kiedy zbierasz plantację. Dobra, nieważne. Na dachu grzybków. Piasek masz pod wodą, łapkować, sami wiecie po co, wykrzyknik, wykrzyknik. Piasek mam gdzieś tu. O właśnie, jedno nasionko mi wyrosło, trochę się powoli robię głodny, więc może się pojawi w końcu melon. Ok, potem sobie zrobimy farmę kaktusów. I ok, na razie zacznijmy od budowy tej platformy. Odłożę sobie kill off, wezmę wiaderko. Moje piękne, nieskończone źródełko wody się teraz bardzo przyda. I zrobimy sobie zejście gdzieś. Niech będzie tu. Uwaga. Ok. Teraz będzie najstraszniejsza rzecz, jaka mnie czeka. Wezmę na razie tylko jednego staka, jakby coś mi nie wyszło. Będzie mniejsza strata. Dobra, to chyba leci cały czas w dół. Więc o to się nie muszę martwić. Tylko muszę się martwić o to, że się uduszę. Haha. Dobra, widzę bedrock, widzę ziemię, fajnie to wygląda od dołu. Teraz dam kilka w dół i platformę zrobimy powiedzmy raz, dwa, trzy, no trzy kratki będzie akurat. Ok, więc tutaj zrobię platformę. Ok, skoro to mam, to wezmę więcej tego cobblestone'a. W sumie nie było tak strasznie, nawet mi się podobało. To było jak pierwszy raz na rollercoasterze. Coś ostatnio nie umiem mówić. Okej. Okay. Wow, jak tu ciemno. Czy zostawiłem kill off na górze? Tak, okej. Okay. Trzeci raz wjeżdżam windą na górę. Bo oczywiście czegoś zapomniałem. Kill off. Super. Drzewka. Dobra. Będę zbiorę całego derta stąd i zbuduję taką ładną plantację drzewek, trzciny i tak dalej. A ta platforma na dole pomoże mi, żeby nic mi nie wypadło. Jak wiecie, ziemia jest tutaj bardzo cenna. Póki co chyba jedna mi spadła w przepaść, po czym płakałem pół godziny, ale no wróciłem do was. Dobra, kobel może sobie spadać ile chce. Mam go nieskończoność. I teraz co? Trochę przyspieszę. Bo nie będę was męczył tym. Chociaż jeżeli tutaj gdzieś jest woda i ja to zepsuję, to się wszystko rozleje i będzie strasznie. Ale dobra, raz się żyje. Dobra, platforma zrobiona, póki co jest taka. Tutaj sobie zrobię zaraz schodki na górę, bo nie będę się cały czas tą wodą męczył. I zapomniałem na początku swojej regułki. Jeżeli oglądasz mnie po raz pierwszy, to jest seria, która się nazywa Minecraft Interaktywnie i to wy decydujecie w komentarzach, co się wydarzy w kolejnym odcinku. Także komentarze, które czytam, potem je wykonuję i od was zależy, czy przeżyję. Teraz kolejną rzeczą, którą zrobię, będzie tak na szybko schodki, no bo
Kultura musi być. Zrobimy sobie schodki. Czy ja pamiętam, jak się robi schodki? Pamiętam. 4, 8, powiedzmy 12. Ok, chodźcie do mnie. Chodźcie, chodźcie. Super. Teraz schodki. Schodki zbudujemy sobie. Co my tu mamy? Tutaj jest. Co tu jest? A może tutaj zrobimy? Dobra. Chyba je powinienem z góry zrobić, czy nie? Dobra, od dołu. Tutaj będzie raz. A tutaj zrobię zakręt. O. Dwa. O nie, jestem debilem. Czemu schody się tak długo rozwalają? Dobra, zrobimy inaczej. Zrobimy tu. Czy tutaj już mi się zmieści? Dobra, kiedyś zrobię te schodki ładniej, obiecuję. Póki co będą... O nie, tragedia. Mój mózg dzisiaj nie chce ze mną niestety współpracować. No ale dobra, da się wejść. Woda niech zostanie póki co. Może będzie szybsza. Czekam cały czas na arbuza. Ok, teraz miałem się zabrać za plantację kaktusa, ale najpierw SKF, ja na twoim miejscu nauczy się pisać komentarze. Bym zamienił kość na trzy mączki kostne i zrobił z tych małych grzybków duże, a z tych dużych wypadnie ci duże małych. No to w sumie dość przebiegłe. Widzę, że tutaj nic mi specjalnie nie wyrosło. Grzybki. Schowam je, bo już boję się, że wypadnę po tych kilku razach, kiedy wypadłem. I tak, kość, mączka kostna. Potrzebuję trochę miejsca, żeby te grzybki mi wyrosły. Także zrobię je tam na górze. Czemu nie? Wezmę te schodki, sobie zrobię od razu na górę. Tutaj jakoś ładnie to... Tutaj jest piękna ściana. Dodamy tutaj piękne schodki. Cudownie. Czy nie jest cudownie? Oczywiście, że jest. Dobra, teraz grzybek. Mam nadzieję, że grzybek rośnie na kamieniu. Bo jak nie, to znowu się popiszę dzisiaj zaskakującą inteligencją. Dobra, grzybek numer jeden. Uwaga! Nie wyrósł. Wezmę ziemię. Czy się obrazicie, jak wezmę to? Mam nadzieję, że nie. O, spadła na dół. I właśnie po to się przydaje ta platforma. Teraz sobie elegancko po nią wejdę. I nic nie straciłem. Także pomysł pierwszego komentarza był bardzo przydatny. A teraz posadzimy sobie tu te grzybka, bo boję się, że też mi spadnie. Dobra, wyrośniesz? O tak, patrz jaki dorodny grzyb. Prawdziwy grzybowy król. Ale jak mi nie wypadnie chociaż jeden grzybek, to będzie niefajnie. O dobra, jest jeden. Wow, już trzy. Cztery. Dobra, teraz... A właśnie, kolejny komentarz, który mi się bardzo spodobał i też miał sporo łapek w górę. Potwory się spawnują 28 kratek w dal poza wyspę. Wydaje mi się, że w opisie mapy było 24, no ale to jest nieistotne, bo przyda się mob grinder, czyli miejsce, gdzie będą się spawnować potworki, dzięki czemu będę miał na przykład nieograniczone zasoby kości. Będę mógł robić więcej takich niesamowitych grzybów. Po poprzednim odcinku cały czas wciskam shifta z całej siły, bo się boję, że spadnę. Dobra, najciekawszy moment odcinka, rozwalanie wielkiego grzyba. Ale już zaraz, mam dla was coś zaskakującego. Niesamowity zwrot akcji. Jeszcze tylko wezmę te grzybki z dołu. O! Niesamowity, zaskakujący zwrot akcji. Uwaga, czerwony grzyb. Tu, tu, tu. Kolejny fascynujący element odcinka. Ścinanie czerwonego grzyba. O nie, wiecie co? Właśnie mi siadła bateria w myszce. O nie. Dobra, zrobię cięcie i wrócę do was za chwilę.
Okej, trochę podładowałem myszkę. Mam nadzieję, że teraz mi już nie wysiądzie podczas kręcenia odcinka. Wiecie co? Cały czas nie mam żadnego czerwonego grzybka. Mam nadzieję, że jakiś wypadnie. To jest zwykły. O, jest, 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 super. Jakbym stracił grzybka, byłoby bardzo niefajnie. Lepiej odłożę. To też odłożę. Jeszcze jeden komentarz. Zrób mączkę kostną i daj na trawę. Wtedy wyrośnie tobie wysoka trawa. A z wysokiej trawy wypadają potem nasionka i będziemy mogli sobie zrobić zboże. A zboża chlebek. Wiecie co? Skraszował mi się Minecraft, a zaraz potem mi wyskoczył blue screen, także dzisiaj same faile. Straciliście jakieś 4 ostatnie minuty rozgrywki. Nie wiem, czy uda mi się ten plik odzyskać. Jeżeli nie, to właśnie około 4 minut straciliście. Chyba skończyłem, że tutaj zbudowałem farmę kaktusów. W międzyczasie to, co się skasowało, to tutaj usunąłem drewienko i zrobiłem schodki na dół. Chyba tyle. Tak mi się wydaje. To jeszcze jeden klocek został, to go zniszczę, bo będzie mnie denerwował, jak tak będzie wystawał. Wezmę go sobie. Ok, więc na ten moment mamy taką oto wysepkę. Tutaj mamy drugie pięterko. I to byłby powoli koniec. To, co muszę zrobić, a raczej chcę zrobić, to jakąś farmę drzew tutaj na dole, bo jak widzicie, żadne drzewo teraz nie rośnie, a powoli mi się kończy mi się drewno. Zrobię to w sprytny sposób. Tutaj zostawiłem tą trawkę, dzięki czemu mogę tutaj przynieść trawę na dół. Także tutaj będzie trawa i pociągnę ją tutaj w kilka stron, żeby mi się rozrosła. I potem będę tutaj po prostu sobie sadził, nie wiem, zboże, drzewo itp. itd. Także tutaj to trochę porozciągam, żeby mieć trawę właśnie też na dole. Tyle wystarczy. Nie jestem pewien, czy drzewo rośnie na zwykłej ziemi, czy tylko tam, gdzie jest trawa. Zrobimy mały eksperyment. Posadzę tutaj drzewo, ma dużo miejsca. Drugie posadzę, no tak, na rogu. Też ma dużo miejsca, trochę niebezpiecznie, ale no trudno. Tutaj się nie zmieści. Jeszcze zobaczę tu. Tutaj będzie też ok. Dobra, zobaczymy, które drzewo pierwsze wyrośnie i czy w ogóle jakieś wyrośnie. Dobra, niech jeszcze jedno będzie tutaj, bo tutaj już jest trawa.
Drzewo zawsze się przyda, chowam drzewo. Także zrobiłem dzisiaj to, co chcieliście. Jest farma kaktusów, zrobiłem pięterko niżej. Szczerze mówiąc, już zapomniałem, co było na początku odcinka, bo dla was to będzie jakieś tam, nie wiem, 10-15 minut, a ja to już, szczerze mówiąc, nagrałem jakąś godzinę. Z takich fascynujących rzeczy mogę wam powiedzieć, że przed chwilą przed oknem przyjechała ciężarówka i mam takie trzy kubły na szkło, plastik i chyba aluminium. I wszystkie trzy wrzucił do jednego pojemnika, do takiej przyczepy. Także tą fascynującą informacją zakończymy ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, dodawajcie ten filmik do ulubionych. To będzie dla mnie bardzo przydatne. Oczywiście nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę, jeżeli macie taką ochotę. Zapraszam do subskrybowania. No i do zobaczenia do kolejnego piątego odcinka. Cześć!